od samego początku, jak wchodziliśmy na halę, to wierzyliśmy w to, że wygramy ten mecz, bo przez cały tydzień się nam bardzo dobrze trenowało. Mi też się bardzo dobrze trenowało. To był najlepszy tydzień. Nakręcaliśmy się strasznie pozytywnie do tego meczu, bo stwierdziliśmy, że musimy w końcu podołać temu zadaniu, że musimy po prostu wygrać. Udało nam się i z tego powodu się bardzo cieszymy. Uważam, że ten set na przewagi był najtrudniejszy, a od samego początku byliśmy nakręceni, także łatwo weszliśmy w ten mecz. Samo nasze nastawienie mentalne przed tym meczem, po prostu było czuć w szatni już, że ten mecz chcemy wygrać, że ten mecz prawdopodobnie wygramy. Było czuć pewność i chemię na boisku. Przednie mecze były dość ciężkie dla nas. Na szczęście udało nam się przełamać tą pasę porażek, dość mocnych porażek. Wyzerowaliśmy głowy, tak jak widać było w tym meczu. Postawiliśmy na swoją dobrą grę ciężkimi treningami i dążyliśmy do tego, żeby ten mecz wyszedł jak najlepiej. Przeciwnicy w sumie od początku spotkania się stawiali bardzo mocno. To nasza w miarę dobra, solidna i przede wszystkim stabilna gra bez głupich błędów w pierwszych dwóch setach pozwoliła nam wygrać je dość gładko. W trzecim niestety to u nas troszkę dekoncentracji się wkradło i pozwoliliśmy przeciwnikom na większą walkę. Byliśmy już chyba głowami w domach tak naprawdę z wynikiem 3-0 na koncie, a jeszcze trzeba było ten mecz dociągnąć do końca. Mieliśmy mało błędów, zagraliśmy kawał dobrej środkówki. Mówię, no pokłony dla chłopaków, bo naprawdę spili się na mega dużą wysokość. Ten mecz wyciężamy dla nas tak naprawdę. Mecz za przysłowiowe 6 punkcików. No. Bardzo dobra gra w ataku, bardzo dobra gra w przyjęciu, mówię, umożliwiła bardzo wszechstronną grę Piotrkowi Adamskiemu i chłopcy, że tak powiem, zaprezentowali się na skrzydłach bardzo mocno. No, cegiełkę do sukcesu dołożyli środkowi, który ma przystarzy, z któremu gratuluję, dostał statuetkę MVP, na którą zasłużył i mówię, no, szacunek dla chłopaków, dla sztabu, bo no, mówię, no, wygrany mecz, ale już mówię, no, zapominamy, że o tym spotkaniu już było, to już było. I skupiamy się teraz na wyjeździe do Kluczborka, bo gramy ostatnie 3 spotkania w fazie zasadniczej i te spotkania musimy wygrać. Musimy wygrać, żeby się liczyć tam, można powiedzieć, w dalszej grze. Na pewno przeanalizujemy sobie to spotkanie, bo mówię, tam w trzecim secie utknęliśmy na parę punkcików. Będziemy musieli zobaczyć, co tam się wydarzyło.